będziemy już w niedzielę świętować odzyskanie niepodległości i to setną rocznicę, ale też warto przypominać tę lekcję, jak Pomorze zostało przyłączone do wolnej Polski, jak była to trudna droga i tak naprawdę dzisiaj z perspektywy Gdyni, co sprawiło, że Gdynia stała się symbolem Polski wolnej, niepodległej. To z jednej strony zmagania o dostęp do morza, z drugiej strony wspaniałe postacie w historii, które ta wystawa, która dzisiaj została w Gdyni otwarta, przypomina. To było gigantyczne osiągnięcie gospodarcze. Ta uboga, zniszczona, bardzo wojnami zrujnowana jeszcze ta straszna polsko-bolszewicka z ogromną ceną kosztów, jakie po prostu ona poniosła i strat, które spowodowała między innymi gospodarczych. Mimo to Polska podjęła ten wysiłek i skutecznie zbudowaliśmy w latach 30. Funkcjonuje tutaj najsilniejszy port na Bałtyku, funkcjonuje potężny ośrodek miejski. Gdyby nie zastopowanie tego rozwoju w II wojnie światowej, wypędzenie ludności, osłabienie całego potencjału polskiego, no to podejrzewam, że dzisiaj rzeczywiście by tutaj tych drapaczy chmur i generalnie tego nowojorskiego klimatu było jeszcze dużo więcej, bo to był taki czas niewątpliwie stracony pod wieloma względami.